Ja jestem Polką żydowskiego pochodzenia. Jestem, nie mogę powiedzieć, że jestem Żydówką. No bo jestem po prostu, urodziłam się tu i czuję się Żydówką, ale jestem Polką. A bierze Pani udział w polskich świętach narodowych? No oczywiście, tak jak wszyscy my tutaj bierzemy udział. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, a jak Pani obchodzi takie święta? My się tu 3 maja, 11 listopada. A no dawniej to się oczywiście chodziło i pochody były i wszystko. I to było, ja żyłam tym wszystkim. Tam mojej ulicy szły pochody, na Basztowej były te wszystkie trybuny i tak dalej. A to może 1 maja, tak? No 1 maja, to był, ja to żyję tym, kiedy były te, a potem 3 maj. No to 3 maj to są teraz te festyny, to są jakieś, wywiesza się flagę. No wszystkie się wywiesza flagę. Teraz oznaką po prostu patriotyzmu jest wywieszenie flagi. Bo dawniej był tych flag, każdy musiał pod karą jakąś tam. A teraz jest to, widać jak się idzie po ulicach, który dom ma wywieszoną tą flagę czy biało-czerwoną. U nas zawsze, chociaż ja mieszkam w żydowskiej kamienicy, właściciele są Żydami i są rozproszeni po świecie i tam mój ojciec prowadzi ich sprawy, dlatego tam mieszkam w tym budynku od urodzenia. Tam się urodziłam i tam mieszkam. Mam nadzieję, będę mieszkać. To wywieszamy flagi na zewnątrz, a każdy sobie jeszcze na balkonie. No, idzie się na jakiś spacer, idzie się do rynku, są pieśni patriotyczne, się śpiewa na moim rynku. No takie czyli takie same. Czyli czuje się Pani polską patriotką też, tak? Tak, oczywiście. Tak jak większość tu Żydów.